powiedz, co rysujesz? Maryję? Aurelko, wiesz, czemu tata ci dał do rysowania Maryję? Nie. Ponieważ jutro jest święto Niepokalanego Serca Maryi. I chciałbym ci powiedzieć, co to znaczy. Zobacz. Zaczęłaś rysować od serca. A serce Maryi jest szczególne. Nie jest takie serduszko, jak my mamy, mama czy tata. Ponieważ to serduszko jest nietknięte przez grzech. Pierworodny, ani przez żaden inny grzech. To oznacza, że Pan Bóg zapragnął stworzyć Maryję całkowicie inną niż my. Choć była człowiekiem, to całkowicie bez grzechu. Już super widziała. Nie? Lepiej, nie? Ale tylko zobacz, na sercu Maryi, już pokażemy, są kwiatki. Widzisz te kwiatki? One są, symbolizują to, że bardzo, bardzo Matka Boża kocha każdego z nas. Rzeczywiście, akurat trzy kwiatki są. Ale co jeszcze na sercu widać, Aurelkuś? Na brązowo? Miecz. Jak myślisz, dlaczego serce przebite jest mieczem Matki Bożej? Właśnie pokała. Kiedy stała na Golgocie pod krzyżem, na co musiała patrzeć? Na Jezusa, który co robił? Wisiał na krzyżu. No, wisiał, umierał. Myślisz, że bolało jej serduszko, jak patrzyła na to? No właśnie. I to jest ten symbol bólu, ten miecz. To jakie jest jutro święto? Matki Bożej? Niepokalane. O sercu niepokalane. Czyli oznacza, że jest bez? Bez grzechu. Urodziła się bez grzechu. Jest tak, jest święta, bo od początku bez grzechu. Tam na boku sobie pokoluje. Dobrze, jeszcze drugą stronę weź, tylko już skończę. Dobra. To dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.